To pole się nazywa Koło Babci. Kurde, każde pole ma jakąś ksywkę, na pewno u was też tak jest. Pszenica ozima z mietlicą, cudowna, cudowna plantacja. No, jest porażenie, widać od dołu. Porażenie już tą rdzą, tak jak na niektórych moich tutaj uprawach. No, praktycznie pszenica ozima wszędzie. Ale zobaczcie, wejdziemy troszeczkę głębiej. No jest, jest. No już nawet flagowiec dostaje tą rdzę. Mietlica straszna, będzie ciężko to skosić. No ale no, witamy w ekologii. Kłosy są nawet tutaj, jeżeli już nic się takiego strasznego nie wydarzy z tą rdzą, to nie powinno być tak źle. No zobaczcie, no pszenica nawet ma ładne kłosy, nawet jest gęsta. Pobieramy próbeczki. Tak, mamy rozpisane, jaka działka, co na niej jest zasadzone, zasiane, jaka powierzchnia, ile próbek trzeba pobrać. Laska Egnera, śrubokręt do wygrzebywania ziemi, bo przecież jest susza. I teraz tak, pobieramy próbeczki, opisujemy, mamy słoiczek. No niestety nie mam takiego fajnego pudełka jak ma Szoko, na te, jak na zapałki, nie? To byłoby dobre. Domowego słoiczka, ziemia i pojedzie w poniedziałek do stacji rolniczo-chemicznej we Wrocławiu. Chemiczno-rolnicze, czy miesza o to, jak to się nazywa. Jak ja biorę próbki? Ja biorę próbki zazwyczaj, powinno się albo brać takim slalomikiem, albo X-y, no jakieś tam trzeba mieć, są różne techniki. Dla mnie szkoda czasu, mniej więcej pola mam wyrównane, a zawsze się staram brać, zawsze staram się brać próbkę z najgorszego miejsca. Bo ja i tak nie mam zmiennego nawożenia w gospodarstwie, ani jakichś tam środków, także tam gdzie jest najgorzej, to wiadomo jak jest pH i trzeba odpowiednio do tego się ustosunkować, a co reszta, to powinno być ok. Czy to dobrze, czy źle, to się okaże. I teraz jeszcze ostatni komentarz do tego, co tam wrzucałem zdjęcie z tą chorobami grzybowymi. Tam były zarzuty, bardzo cenny komentarz jednego z użytkowników, jakie błędy popełniam, że orka, że ubogi płodozmian i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ja się z tym zgadzam i zobaczcie, ja jestem już 10 lat w ekologii, ja dalej nie jestem ekspertem, ja się cały czas uczę, dzięki wam dużo się rzeczy nauczyłem, no potem ten kanał powstał. I teraz, ale moja odpowiedź na ten płodozmian. W płodozmianie rzeczywiście w tej chwili jest owies, pszenica, gryka i tak wygląda płodozmian, kiedyś jeszcze była koniczyna. Wcześniej tak wyglądał płodozmian, ale niestety ktoś mądry urzędnik wymyślił, że jak nie mam bydła, koniec z sianiem koniczyny, chyba że mam kontraktację na nasiona, na kwalifikat. W ogóle bez sensu, no to jak w ekologii brać azot, no, chyba lepszej rzeczy jak koniczyna nie ma, no ale to są takie głupie przepisy. No i teraz od tamtego roku zacząłem wchodzić w poplony. Co prawda w tym roku nic nie wyszło, bo była susza. Przedplon pod grykę wyszedł na dwóch działkach, na trzecie nie wyszedł. No trudno, no tak się zdarza, ale już zaczynam coś tam iść do przodu. Czwarta rzecz. Głębosz. Zaczynam się poważnie zastanawiać nad głęboszem. Gruber, no to zobaczycie jak gruberuję, przynajmniej dwa razy po żniwach gruberem lecę. Raz, najpierw pójdzie talerzówka, bo jest taka susza, że niczym innym się chyba nie da. Potem pójdzie gruber na 10 cm, a potem nawet i na 20 może się uda. Nie wiem, jak sobie ten duży Johnny poradzi. Na pewno będzie dość mocne tam spulchnianie gleby. Jeszcze mam parę trików na uprawę pożniwną. No tak to będzie. Głębosz by się przydał. Nie wiem, jak to wyjdzie z moim John Deere'em. Nie mam czym to pociągnąć tego głębosza za bardzo. Chciałbym spróbować. Może jakiś taki mniejszy głęboszek. Bo to co, po co 4 lata wypadałoby zrobić, to może nie będzie tak źle, jak się weźmie 1,8 metra szerokość roboczą. No i jeszcze parę słów o tych poplonach. No, jesteśmy miesiąc spóźnieni. Góry, niskie temperatury, szybko przymrozki. My mamy problem z poplonami, żeby tutaj poplony wyszły tak jak... Przecież ja widzę, jak są poplony pod Wrocławiem siane. Ja dopiero zaczynam kosić, a tu już są czasami poplony w kolano. No to o czym my mówimy w ogóle? Druga rzecz, no i to chyba wszystko, ale to jest bardzo, bardzo cenny komentarz, trzeba po prostu poczytać i się dalej kształcić, nie ma tak, że się stoi
gospodarstwo to jest ciągły rozwój, ciągłe szukanie nowych rozwiązań i tak dalej, po prostu trzeba się rozwijać i bardzo, bardzo sobie cenię konstruktywne komentarze, nawet krytykujące mnie, bo ja nie jestem nieomylny. I ostatnia rzecz, o którą chciałem powiedzieć, byliśmy zatem na przeglądzie pól rydza brunatna. Myśleliśmy, że to już jest całkowicie nasz problem, tej rydzy brunatnej. One już od wielu lat nie mieliśmy żadnych takich problemów z takimi chorobami grzybowymi. Raz, że stosowaliśmy EM-y i humus i naprawdę ta presja grzybów była dużo mniejsza, ale w tym roku zaczęliśmy stosować i ASL, i inne nawozy ekologiczne. Te plony są dwa razy, ta pszenica jest dwa razy gęściejsza, lepsza. Łan jest mniej przewiewny, wilgotny i widać mi były lepsze warunki dla grzybów. Więc no tak to wygląda, a nie inaczej. Grzyby zaatakowały i myśleliśmy, że jesteśmy w kropce i tylko nas zaatakowało. Słuchajcie, nie wiem czy to jest, jak to jest możliwe i czy to jest w ogóle możliwe, ale przyszliśmy tutaj po górach. Są przecież różni gospodarze, wszyscy konwencjonalni, mało tu jest ekologicznych. Chyba tutaj tylko ja. I słuchajcie, rdza brunata atakuje oziminy na naszym rejonie. Nie wiem, jak to jest możliwe. Pierwszy raz takie coś widzimy. Ojciec, ile już lat gospodarzy, mówi, że czegoś takiego nie widział. Atakuje wszystkie oziminy, nawet w gospodarstwach konwencjonalnych. Trudno mi powiedzieć, jak bogata była ochrona grzybowa, ale przynajmniej myślę, sąsiad, o którego mówiłem, że dba o te pola, to przynajmniej te jeden i te dwa zrobił. Nie wiem, czy te trzy. I też pojawia się rdza brunatna, więc jest jakaś plaga. To było na tyle. Pobieramy próbki. Widzimy się tam jeszcze dalej. Cześć. Zobaczcie, jak ładnie już gryka kwitnie u sąsiada. No a dzisiaj zobaczymy naszą. Myślę, że będzie dobrze. No i mój owsik. Teraz weźmiemy tu próbeczkę. Owsik? Mój owsik? Nie. Nie robak. Mój owiec piękny. Ala się śmieje. To taki śmieszek z niej jest straszny. A to się wykonało? Kto tu sobie pozwolił zrobić? Get off my lawn. No. Ojejku, jejku. No, tu jak zwykle zawsze na wyjeździe jest troszeczkę gorzej. Jest owiec głuchy. Ale owiec zielony, bez oznak żadnej choroby. No i powiedzcie mi, jak na takiej działce pobrać próbę? Ja pierniczę. To jest owiec. Troszeczkę tylko głuchego. To jest jeden piękny, równy łan. Kurczę, nie chcę być na miejscu koła łowieckiego, jak tu wejdą jelenie. Będzie ciężko. No nic, muszę wziąć jakoś, ale to już bez kamery będę brał te próbki. No tu będzie ciężko wziąć jakąkolwiek próbkę. Chyba tędy musimy pójść do granicy pola. Będziemy ścieżką technologiczną. Zobaczcie, jęczmienia zimy w naszym rejonie. Gospodarstwo konwencjonalne. W sumie to nie wiem, kogo to jest pole. To jest jakaś dzierżawa gościa spod dużego miasta, jakieś 30 km od nas. Ma gdzieś 700 hektarów. Także tutaj w ogóle rzadko jakikolwiek ciągnik jeździ. Nie przejeżdżałem dwa razy do roku, czy trzy, jakieś podstawowe zabiegi. I tylko na żniwa. Bardzo rzadko ich można spotkać. Ale mają sprzęt, jak przejeżdżają, to trzy duże New Hollandy, jeden Fendt. Ich robią, mi się nie pytają. My się musimy po prostu wpiąć w inną drogę. No i ale widzicie, że jeszcze z dwa tygodnie może być nawet do jęczmienia zimnego w naszym rejonie. Zaraz się przebijemy. No, jesteśmy teraz tutaj na plantacji gryki. Gryka jest spóźniona. Zobaczcie, zanim powiem, jakże jest spóźniona. Jakie są już spasy. Już chodzą, już żrą. I to są naprawdę poważne spasy, bo już widzę, jak tu jest wyjedzone. Zobaczcie. Na każdym kroku. Nie będzie trzeba napisać. Będzie trzeba napisać pisemko i zgłosić szkodę.
Gryka jest tydzień spóźniona tutaj do całej reszty, była później siana. Mogę powiedzieć, że jest bardzo ładna, jest gęsta. No, za płytko brona wirnikowa uprawiła, siewnik trochę, koło ciągnika zadeptały, potem siewnik. I tam, gdzie zadeptane, od razu widać pasy, tym pasem właśnie idziemy. No kurczę, deszcz potrzebny jest niesamowicie. Taki porządny, przynajmniej 40 litrów na metr, żeby ta gryka, no ale gryka jest naprawdę śliczna. Jak na ten spóźniony termin siewu, naprawdę jest ok, jest gęściutka, ładnie kwitnie. Ale co chciałem powiedzieć, w filmie z historią o tym tchórzu mówiłem, że u nas dość dobrze padało, nie tylko w maju, ale i w czerwcu. I tego się trzyma, bo naprawdę opady deszczu, no w samym czerwcu to było na pewno powyżej 60 litrów, a w maju było ponad 200. Także naprawdę, naprawdę dużo wody w porównaniu do innych rejonów. Ale słuchajcie, jest tak sucho, nie można wbić laski, żeby popaść próbę. No dosłownie jestem w stanie wbić albo wcale, albo tak 10, no max 15 cm głębiej, nie ma takiej opcji, żeby to ruszyć. No i druga sprawa, że tutaj jednak są stoki, tak? Bardzo mi przykro, tu są góry i tam w dole nasze pola, to są jeszcze wilgotne, naprawdę. Pod owsem ziemia jest spulchniona, można normalnie poprać próbę. Tu woda szybko zlatuje, jest erozja wodna, wszystko zapierdziela w dół, wszystko jest narażone na słońce praktycznie od świtu do zmroku. No i jest tak jak jest, no jest po prostu sucho, jest po prostu skała. Ciężko będzie zrobić tutaj w ogóle uprawę pożniwną, już tak zaczynam o tym myśleć. No zresztą sami zobaczcie, jak ja próbuję. To już jest maks, co jestem w stanie pobrać. Widzicie? Co to za próba jest? Na 10 cm? O. Ale zobaczcie, no kurczę, pięknie jest, co? Jest pięknie, tam pan będzie prasował. Żyć, nie umierać. Zobaczcie, jak jest ładnie, no po prostu. No chce się żyć, idąc taką... w obliczu, w towarzystwie takiej przyrody. Zobaczcie, tu są takie... Jest droga, jest wąwóz. No i praktycznie te nowoczesne kombajny, czyli tutaj zazwyczaj przyjeżdża New Holland TC5 570, tak? Coś w ten deseń. No już ten pięcioklawiszowiec. To on się tutaj nie mieści, bardzo mi przykro. Ale musi czekać, aż wykoszą dookoła pola, żeby przelecieć przez pola. Bo jak on ma 3,30, no to niestety. Tu już ryje, koła są gdzieś tutaj. Cześć, witam was serdecznie. Mamy niedzielę, dzień następny. Jestem tutaj z Alą po niedzielnym obiedzie na spacerze. Przy okazji pobieramy próbki tutaj z działek, które na tym płasku z wyżu. Tu mamy tą grykę, którą odwiedzaliśmy niedawno na filmie. Ją oglądaliśmy na filmie z szabru czereśni. Tam dalej jest 12 hektarów pszenicy jarej. No, już wychodzą chwaściki, ale to już nic, już powoli czekamy na te żniwa. Ja się szykuję do kombajnu. Dzisiaj odjechała od nas z pensjonatu grupa młodzieży. Mieliśmy sprzątanie pokoi, także na chwilę relaksu po prostu wyjdźmy na spacer. Pobierzemy zaraz próbeczki i godzinka na basenie. W końcu się zrelaksuję, może w końcu pierwszy raz w tym roku zanurkuję i jadę do Wrocławia. W poniedziałek zawiozę próbki już do badania. I a propos tych próbek, sprostowanie, tam niejasno się wyraziłem, trochę może wprowadziłem niektóre osoby w błąd. Jest dotacja w zależności od wielkości gospodarstwa 300, 200, 100 zł albo wcale do nie hektara, a do
przeliczonego na czysty składnik wapna. Jeżeli będziemy mieli pH poniżej 5,5, bo powyżej nam się już ta dotacja nie należy, wtedy stacja rolniczo-chemiczna będzie przeliczać, jakie jest zapotrzebowanie na wapnowanie i następnie po wypełnieniu wniosku i tak dalej, tej całej papierologii, będzie nam przysługiwać w zależności od tego, jak duże mamy gospodarstwo, 300, 200 albo 100 zł do każdej tony wapna, jaką potrzebujemy wysiać. Także no zobaczymy, jak to będzie wyglądało u mnie. No ja mam kwaśne gleby, ale czy po ostatnim wapnowaniu 5,5 zachowam? To jest taka śmieszna teraz sytuacja, bo człowiek walczy z tym pH, a z drugiej strony by chciał, żeby jeszcze nie było takie pH wcale wysokie, żeby jeszcze się załapać, tak, na jakąś, na jakieś finansowanie. No, już tutaj wchodzę, muszę tak delikatnie, żeby jak najmniej roślin poniszczyć. No gryka ładna, no taka prawie w pas. Także ona jest tutaj w tej chwili najładniejsza i to widać, no zasiana na działce zrekultywowanej. Tu był jeszcze na wiosnę las. Także no to od razu widać, że jest próchnica, tak jakbyśmy rozmawiali w innym filmie. I to widać po glebie. Słuchajcie, no jest kolejny dzień upałów. Dzisiaj jest 35 stopni w cieniu. No po prostu się topimy. Ja się boję wychodzić na słońce, w ogóle stoję, nie wiem czy widzicie, o widzicie, w cieniu. I zwróćcie uwagę, ja pobrałem próbkę. Gleba po prostu, laska weszła w ziemię, po prostu delikatnie, nic nie trzeba było nawet mocno naciskać. Gleba jest wilgotna, bardzo ładna. I to, no to widać, to jest próchnica. 1% próchnicy więcej potrafi ileś tysięcy litrów na hektarze wody więcej zatrzymać. I to od razu widać. Tu jeżeli byłoby dobra zasobność i wyrównane pH jeszcze przy tej ilości próchnicy, to by się rodziło wszystko. No ale gryka jest po prostu niesamowita. Ona jest 2 tygodnie nawet siana później niż cała reszta. I według mnie ona prześcignęła tutaj każdą jedną uprawę w okolicy. Szkoda, że tylko jest tutaj 0,5 hektara. Ja pobieram dalej próbeczki, tylko chciałem tu właśnie wam pokazać. I to będzie ciekawostka, ja na pewno dam znać, jak przyjdą wyniki z analizy. Tu mam próbkę na tą jedną działeczkę przeznaczoną, bo chcę zobaczyć, jak wygląda zasobność, pH i tak dalej, po takim zakultywowanym lasku. No, jesteśmy tutaj na pszenicy Jarej Tybalt. Powiem wam, żadnych oznak chorób. Może na pojedynczych gdzieś może być septorioza liścia, ale to dosłownie na pojedynczych. No kłosy dość fajne, jak na ekologię, dość gęste. Ale mamy cały przekrój chwastów, co jest tylko możliwe, mimo że robiliśmy tutaj 2 razy chwastownikiem. I jest i głuchy, i haber, i rumian. Także różnego rodzaju tutaj jakieś widzę. Nawet nie wiem, jak się co niektóre nazywają. Musiałbym sobie sprawdzić w atlasie. No to jakieś jakby jakieś zioła, cholera wie co to rośnie. O, tutaj troszeczkę gorzej. Wyszliśmy jakieś miejsce, gdzie są więcej jest porażonych liści. Ale to tak widać jakby na jednym przejeździe, bo wchodzimy, jeden przejazd siewnika. Wchodzimy tutaj i znowu jest lepiej. No, rewelacji nie ma, ale jest w porządku. Na pewno nie będę się wstydził tutaj jechać kombajnem. To nie jest to co w konwencjonalnych gospodarstwach, ale dużo jest takich tam, gdzie szczególnie gdzie jest bardziej sucha gleba, przesuszona, takich malutkich kłosów, to będzie taki poślad, a nie ziarno z tego kłosa. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja nie mam nic sobie do zarzucenia za bardzo w tym roku. Będą, tak jak mówię, no, stabilne plony, no, w ekologii, bez rewelacji, ale też nie mam klęski.